Rok 2014 rozpoczął się od mocnego uderzenia, a nawet śmiało można powiedzieć, że od ognistego uderzenia. 12 stycznia na krajówce w Mszanie Dolnej Porsche z impetem uderzyło w słup i auto stanęło w płomieniach. Pewnie nic by w tej sprawie nie było ciekawego, gdyby nie podejrzenia, że Porszaka prowadził policjant i to w dodatku po głębszym. Czy w tym samochodzie rzeczywiście, tak jak media podają, podróżował policjant? Podróżował funkcjonariusz z komisariatu mszańskiego. No ale na razie lekarze walczą o jego zdrowie i życie, więc musimy poczekać, aż będziemy mieli możliwość jego przesłuchania. Sprawa ciągnęła się miesiącami, bo biegli nie potrafili stwierdzić, czy faktycznie policjant prowadził auto, czy jego towarzysz. W konsekwencji do dymisji podał się Marek Szczepański, komendant komisariatu policji w Mszanie Dolnej. Zastąpiła go kobieta. Anna napękała. Uczestnik wypadku najpierw zakpił z całego wydarzenia, publikując na Facebooku Sweetfocie o swojej drogowej akcji, a dopiero w październiku po wielu wszczętych procedurach został usunięty z szeregów policji. W tym samym dniu mszański sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrał przeszło 100 tysięcy złotych i pobił rekord, który pewnie będzie bardzo trudny do powtórzenia. Dla mnie jako uczestnika takiego spotkania, wyjazdu, najważniejsze by było emocje. W styczniu również wybieramy się z kibicami do Szklarskiej Poręby, aby towarzyszyć Justynie Kowalczyk w Pucharze Świata. Justyna w sprincie przegrywa z najlepszą Sylwią Jaśkowiec, ale dzień później w klasyku na 10 km jest już bezkonkurencyjna. A teraz, jak wyłączymy kamerę i ten mikrofon, to sobie porozmawiamy. Limanowski szpital na cenzurowanym. Za jego opinią ciągnie się sprawa śmierci bliźniąt oraz sprawa przeciw dwóm lekarzom, którzy narazili ciężarną kobietę na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Akt oskarżenia do sądu trafia w grudniu. Wtedy też również głośno jest o dwóch innych lekarzach z limanowskiego szpitala, którzy podczas pełnienia dyżuru mieli być pod wpływem alkoholu, opiekując się 78-letnią pacjentką. Ta niestety zmarła. Lekarze po przeszło dobie zgłosili się na komendę powiatową policji, aby sprawę wyjaśnić. Na szczęście już w limanowskim szpitalu nie pracują. Luty zdominowała Justyna Kowalczyk. Polka z bolącą stopą wygrywa 10 km klasykiem bieg na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi. Kibicowaniu w miejscowym barze towarzyszył śpiew przerywany głośnym, wręcz fanatycznym dopingiem. Jej sukces tym bardziej jest cenny, że dopiero w kwietniu narciarka z Kasiny Wielkiej opowiada na łamach Gazety Wyborczej kulisy zdobycia tego medalu oraz ceny, jaką zapłaciła za olimpijskie złoto, podszyte problemami osobistymi. Jaka będzie twoja decyzja, którą za chwilę pewnie ogłosisz? No poczekaj chwilę, to usłyszysz. Nie, myślę, że będzie zadowalająca dla wszystkich stron. Kariery sportowej na szczęście nie zakończyła. Teraz niebezpieczna akcja Limanowi, Damian Majcher, strzał bezpośredni, pierwsza bramka. W marcu rozpoczynamy dla Państwa transmisję meczów piłkarskich z udziałem Limanowi. Drużyna najpierw pod wodzą Dariusza Sieklińskiego, a później Roberta Kasperczyka utrzymania w lidze nie wywalczyła. We wrześniu okazało się, że Limanowia zagra jednak w rozgrywkach centralnych na poziomie drugiej ligi dzięki sportowej fuzji z degradowanym i opuszczonym przez senatora Stanisława Koguta kolejarza Stróże. Ten zespół musi zostać wzmocniony, szczególnie w ofensywie. Niesmak fuzji w kibicach pozostał, a piłkarzom Limanowi zabrakło piłkarskich umiejętności i sportowej dojrzałości do wyjścia ze strefy spadkowej. Schedę po Robercie Kasperczyku przejmuje Ryszard Wieczorek, który na wiosnę ma pokazać nowy obraz dumy Beskidu Wyspowego. W marcu w Limanowej zburzono ostatni relikt przypominający przeszłe czasy komunizmu. Takimi legendami o utrwalaniu władzy ludowej budował uzasadnienie dla swojego istnienia. W czerwcu do Mszany Dolnej dociera informacja o zdobyciu przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Mszanie Dolnej wicemistrzostwa świata w wędkarstwie muchowym. No rzadko się zdarza. No ja akurat pierwszy raz jestem wicemistrzem świata. Tak, jeszcze tak w sumie to nie dociera za bardzo. Do cywila odchodzi Grzegorz Janczyk, komendant Państwowej Straży Pożarnej. Ale tak to jest. Nie wszystko się w życiu udaje, nie wszystko wychodzi, ale myślę, że osobiście jestem zadowolony. Ponad 300-osobowa grupa. Na Grodzisku rozpoczynamy wędrowanie po beskidzkich szlakach. Z całej Polski i z zagranicy. Ich odkrywanie kończymy we wrześniu na Górze Lubogoszcz. W lipcu mieszkańców regionu zelektryzowała informacja o wypadku samochodowym starosty limanowskiego Jana Puchały. Miał on miejsce w Skrzydlej. Pojawiły się domysły, że auto mógł prowadzić sternik powiatu, ale na domysłach się skończyło. Wyszliśmy na pole, zaczęło nam tutaj dom zalewać. Robiliśmy co mogliśmy. Wzięliśmy, ratowaliśmy tutaj tą ściankę, żeby
Musimy po prostu odtegować, żeby woda się do domu nie nalewała. Zagarnywaliśmy jak mogliśmy szmatami. Wielki strach był. W sierpniu krajobraz po powodzi powoli zostaje sprzątany. Mieszkańcy z osiedla Pyrze z Kasinki Małej po powodzi sami odbudowali most, który władze gminy Mszana Dolna uznały za nielegalny. Ten legalny, budowany przez żołnierzy w Kasinie Wielkiej, wybudowano w 2 miesiące, ten w Kasince w 3 dni. W międzyczasie pokazujemy sukcesy mieszkańców naszego regionu, jakie odnosili za granicą. Głównej organizatorki tych targów fryzjerskich w Paryżu z gratulacjami. Pomagamy. To było szybko, to jest dom drewniany. Najbliżsi się ewakuowali, synowa z dzieckiem przez okno, mąż jakoś wyszedł, został poparzony. Interweniujemy. Najpierw były domy mieszkalne, najpierw byliśmy my, mieszkańcy. Dopiero później zrobili nam tutaj strefę przemysłową i w tym momencie próbują zrobić jeszcze większy bałagan. Mijający rok to również rok jubileuszowy. Te obchodzą szkoły Limanowski Mechanik i Mszański Instal. Tradycja szkolna, tradycja, która jak wiemy tworzy się bardzo powoli. 70. rocznicę pacyfikacji Gruszowca dokumentujemy reportażem. Którzy te tragiczne wydarzenia znają z opowiadań swoich rodziców. Prosimy tu pożegnać tych poległych. Staruszka kolei transwersalnej, a więc najpiękniejsza część trasy z Chabówki do Nowego Sącza, skończyła 130 lat. I choć ten jubileusz świętowany na stacji w Kasinie Wielkiej odbył się bez udziału parowozu i pociągu, to wszyscy jak zwykle świetnie się bawili. Się świetnie bawili. My żeśmy się również jako organizatorzy, czyli Lokomotywa, Koalicję Kolei Galicyjskiej, świetnieśmy się bawili. 40 lat ma Limanowska Słaza. Zauważamy wszyscy, że mamy pełną widownię i to zarówno od pierwszego, jak i dzisiaj na podsumowaniu. 45 lat skończyła szkoła muzyczna. Ja dalej się mogę rozwijać i śpiewać. 10 Limanowska akcja charytatywna, której ten jubileusz odbił się czkawką, bo trójka rodziców rozpoczęła burzę dotyczącą nieprawidłowego jej funkcjonowania. Zaczęłyśmy być zastraszane przez zarząd, zostałyśmy wezwane na zebranie, gdzie właściwie uczestniczyłyśmy tylko dwie, gdzie panie kazały się nam bezwzględnie dostosować do zasad panujących w stowarzyszeniu, stwierdziły, że pomyłki są rzeczą naturalną. I ten najważniejszy jubileusz, setna rocznica bitwy pod Limanową. Gromadzoną publiczność przeniosły w czasie o równo 100 lat wstecz. Bardzo fajne, że coś takiego jest. Były wystrzały z broni i armat, paliły się domy, była nawet prawdziwa walka wręcz. Wszystko po to, aby nie tylko odtworzyć wydarzenia bitwy pod Limanową, ale aby upamiętnić tych, którzy oddali wtedy swoje życie. Polskie konstrukcje bardzo się różnią od tego, co się dzieje w krajach Europy Zachodniej. Nie ma takich klasycznych pokazów bitwy. Raczej odbywa się to stacjonarnie, jest prezentacja obozów wojskowych. Organizacja wydarzenia i przede wszystkim przyjęcie i atmosfera, z jaką tutaj się spotkaliśmy, przerosły nasze oczekiwania. Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tym wydarzeniu, które dla nas Węgrów jest bardzo wyjątkowe. Rok pełen wrażeń i ciekawych wydarzeń kończy się tym wszystkim, na co wielu czekało, a więc wyborami samorządowymi. Wygrali ci, co mieli wygrać. 8 wstrzymało się od głosu. Tym samym został utworzony pełny zarząd, bo obok swoich kolegów partyjnych, a więc Mieczysława Urygi, Agaty Zięby oraz Jana Więcka i starosty Limanowskiego, Wojciech Włodarczyk w myśl umowy koalicyjnej został członkiem zarządu. Między władzami samorządowymi miasta Limanowa a powiatem chemii nie będzie, bo wszystko pozostało po staremu. Pokazujemy debaty samorządowe, które cieszą się bardzo dużą popularnością ze strony naszych widzów i internautów. Twoje głosy, jeżeli dojdzie do drugiej tury, skoro chyba panie macie tego samego wielbiciela, że się tak wyrażę, proszę. Nie będę tutaj oryginalna, oczywiście odpowiedź będzie identyczna jak pani Irena, czyli przekażę swoje głosy dla pani Ireny, czyli tradycyjna solidarność kobieca. Jak ocenia pani współpracę w ciągu ostatnich 4 lat z panem burmistrzem Władysławem Biedą? 2 minuty. Poza tym początkiem, o którym pan burmistrz tutaj wspominał, takim dość falstarcie, już było oczywiście taka okazja. To znaczy, ja muszę powiedzieć tak, że my nigdy na złe słowo nie zeszliśmy. Muszę powiedzieć, no teraz mi zadał ten internauta pytanie, jak ja tu teraz inteligentnie z tego wybrę. Nie, topór jest zakopany. To znaczy tak, panie burmistrzu, prawda jest taka, że powtórzę się. Nie mieliśmy między sobą żadnych trudnych rozmów.
i raczej dochodziliśmy do konsensusu, chociaż muszę powiedzieć, że czasami Pan mnie zaniedbywał, jeśli chodzi o reprezentowanie Rady w licznych miejscach, ale to się nasiliło pod koniec, na początku było troszkę lepiej. Ale myślę, że potrafiłam się o swoje upomnieć. Jedynie co blokowaliśmy przekształcenie PNG-ku, bo nie musimy mieć pracy. Jedynie cośmy się różnili, panie burmistrzu, nie chcieliśmy podnosić podatków, nie chcieliśmy podnosić opłat za wodę, za ścieki. Panie burmistrzu, tylko w tym się różniliśmy. Wszelkie inwestycje, wszyscy radni, nie przypominam sobie, wszyscy, że tak powiem, zaklepywali prawie jednogłośnie. Dziękuję. Minuta na odpowiedź, proszę. Panie radny, jak pan zwrócił uwagę na to, że jesteśmy w okresie wyborczym, proszę pana, i są na to dokumenty, czy ja proponowałem podnoszenie ceny za ścieki, które rada odrzuciła, albo podnoszenie podatku? Bo jeden już człowiek publicznie przepraszał, by pan zamówienie nieprawdy. Więc ja tylko proszę, żeby pan tutaj nieprawdy nie podawał. Bo takich sytuacji nie było. Jest na sali więcej radnych. Jest na sali więcej radnych. Takiej debaty w naszym regionie, tak medialnej, jeszcze do tej pory nie było. Z kolei w Mszanie Dolnej do słownego pojedynku przystąpili Tadeusz Filipiak, obecny włodarz miasta, Tadeusz Klimek, zastępca wójta gminy Mszana Dolna oraz Lesław Pulit. Mimo naszego zaproszenia na debacie nie pojawił się były burmistrz Mszany Dolnej Józef Kowalczyk. Specjalnie przygotowane na tą debatę zaaranżowane studio w Miejskim Ośrodku Kultury wywołało na kandydatach spore wrażenie. Na twarzach było widać zdenerwowanie, zwłaszcza kiedy padały pytania od internautów. Czy musił pana zdaniem inne samorządy do tego, żeby w tej akcji uczestniczyć? To trzeba byłoby, panie redaktorze, zapytać innych samorządowców. Ja na przykład bardzo sobie cenię i wysoko oceniam inną inicjatywę pana Czesława Szynalika, jaką jest notariada. I do tej imprezy nigdy, na tą imprezę nigdy nie powiedziałem złego słowa. Zawsze uczestniczyłem na tyle, na ile pan notariusz sobie życzył, udostępniając obiekty i będąc zawsze do jego dyspozycji. I nigdy nie odmówiłem. Czy pan jako osoba nie z Mszany Dolnej, osoba z zewnątrz, jest w stanie zakończyć tę patologię i w przypadku ewentualnych wakatów bądź tworzenia nowych kontrolować to, by informacja o tym była szeroka i każdy mógł być poważnie traktowany, starając się o nie. Widzi pan, to pisała osoba bardzo odpowiedzialna, więc też odpowiedzialne pytanie, proszę. Tak? I zorientowana w temacie. Postaram się odpowiedzieć odpowiedzialnie. Powiem, że w 100% się zgadzam, tak niestety jest w Polsce, tak jest niestety. Uciąłby pan to tutaj? Ale oczywiście, że w jaki tak. Ja jestem kandydatem, wydaje mi się, mówię za siebie, który również doświadczył tego, że startowałem różnego rodzaju również konkursach. Nie było tego dużo, ale tak to się kończyło właśnie, że wygrywa ten, który ma wygrać. Jak pan ocenia dotychczasową współpracę, akurat takie, nie wiem dlaczego, aż tak szczegółowe pytanie, miasta Mszana Dolna z Niżną i czy ona jest potrzebna Mszanie? Nie, z Niżną, miastem na Słowacji. Miastem partnerskim. Trudno mi się odnieść do tego. Akurat taki pan wylosował, więc trzeba się troszkę interesować tym, co się w mieście dzieje i proszę o odpowiedź. Akurat na temat współpracy z Rabunicz. Aha, jedyna informacja, którą no to internauci sugerują, ja powiem panu, przeczytam, bo to jest rozbudowane pytanie, czy na promocję wydawane te pieniądze, to są pieniądze wyrzucone w błoto, wycieczki i delegacje i biesiadowanie radnych znaczy oraz burmistrza. To jedyna informacja, którą akurat spotkałem gdzieś właśnie na stronie bodaj urzędu, to, że chór z Mszany Dolnej wziął udział w jakiejś imprezie. Właśnie gdyby pan był burmistrzem, zakończyłby pan taką współpracę? Zmieniłby pan ją? Znaczy, z całą pewnością przyjrzałbym się, jak to wygląda, na czym polega ta współpraca, bo ja, tak jak powiadam, jedyny element, który... Weterani samorządowego chleba wygryźć się nie dali. Według nieoficjalnych wyników zwycięzcami są Czesław Stanisławczyk, Bolesław Żaba. A tylko mieszkańcy miasta Mszana Dolna, Laskowej i Tymbarku powiedzieli weto dotychczasowym sternikom samorządów. Życzę wam szczęścia i będzie wszystko okej. I zdrowia przede wszystkim. Pomyślności, samych pogodnych dni i uśmiechu na co dzień. Wszystkiego dobrego w 2015 roku, żeby był lepszy niż 2014, żeby wszystkim... Nie był gorszy. Wszystkim...
spełniły się marzenia. W nowym 2015 roku życzymy Państwu odwagi w podejmowaniu ważnych dla siebie decyzji, które będą miały wpływ zarówno na życie osobiste, jak i zawodowe. Józef Budacz, TV28. Yeah.